Aleksandra Szymańska. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości telewizji Żyrardowskiej. W poniedziałek 22 października w Resursie świętowano Dzień Pracownika Socjalnego. Prezydent miasta Lucjan Krzysztof Chrzanowski dziękował urzędnikom z Centrum Usług Społecznych oraz przedstawicielom instytucji, placówek i organizacji niosących pomoc mieszkańcom Żyrardowa. Trzeba pamiętać, że miasto to nie tylko budowa nowych dróg, placów, zieleni, fontan, ale to przede wszystkim oddziaływanie na człowieka i pomoc tym, którzy rzeczywiście tej pomocy potrzebują. I tutaj kapitalną rolę w tej materii odgrywa nasze Centrum Usług Społecznych, dawny Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, z tą wspaniałą załogą. Z ludźmi, przede wszystkim kobietami, które codziennie niosą pomoc tym, którzy tej pomocy potrzebują. Są momenty, kiedy tak naprawdę mamy wrażenie, że jesteśmy już wypaleni, nie mamy siły, nie mamy pomysłu, jak pomóc temu człowiekowi, ale przychodzi taki moment może i wdzięczności, jakiegoś takiego uśmiechu, czy dziecka, czy naszego klienta, innego podopiecznego, i ta radość gdzieś tam pojawia się i w sercu, i myślę, że na twarzy też. Empatię w sobie mamy, aczkolwiek czasami jest trudno z tym, więc szkolimy się, doskonalimy się, podejmujemy szkolenia w zakresie wypalenia zawodowego, aby jak najlepiej służyć mieszkańcowi Żyrardowa. Międzynarodowego Dnia Misia w Centrum Kultury w Żyrardowie spotkały się koła wolontariatu lokalnych szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Już po raz trzeci młodzi ludzie zbierali zabawki, gry planszowe i przybory szkolne dla małych pacjentów z oddziałów onkologicznych. Dzień Pluszowego Misia już robimy po raz dziewiąty we współpracy ze szkołami z województw na terenie, no tutaj teren województwa mazowieckiego. Dzień Pluszowego Misia jest w każdym oddziale w Polsce w Fundacji Mam Marzenie. Już w tej chwili po raz dziewiąty mamy przyjemność organizować tą akcję. Nie wiem, który raz szkoły z Żyrardowa są z nami, ale na pewno bardzo długo, dłużej niż nawet ja jestem w fundacji. Bardzo dziękujemy za współpracę, za tak liczne, piękne zabawki, gry planszowe, które zostaną dostarczone do dzieci na oddziałach onkologicznych. Ekobohaterzy to konkurs mający na celu promowanie proekologicznych działań i zasad zrównoważonego rozwoju wśród młodzieży. Uczniowie Żyrardowskiego Elektryka zajęli w nim trzecie miejsce i wygrali interaktywną tablicę dla szkoły. Projekt Ekobohaterzy rozpoczął się w zeszłym roku, w październiku. Zgłosiliśmy się do konkursu, który miał promować proekologiczne zachowania wśród uczniów i młodzieży. Bardzo się cieszę, że udało im się przetrwać te wiele miesięcy ciężkiej kampanii dla nich fizycznej. Ja jestem przyzwyczajona, ja tak już też mam swoje lata i wiele rzeczy zrealizowałam, a oni, dla nich to jest coś nowego. Oni muszą się douczyć do klasówki, ewentualnie dwóch, i to jest wielkie wyzwanie. A tu musieli zrobić kampanię, której uważam nie powstydziłaby się nie jedna agencja reklamowa. W nagrodę otrzymaliśmy jako szkoła tablicę interaktywną 87 cali, więc bardzo się cieszę. Również otrzymaliśmy nagrody indywidualne, głośniki, dysk zewnętrzny, pendrive'y, kilka drobnych jeszcze rzeczy, bidony na wodę, takie ekologiczne.
Patronem całego konkursu był GIK, było Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Kultury, Gospodarki Wodnej i Środowiska i Ministerstwo Kultury, więc cieszymy się, że zostaliśmy docenieni przez tak znakomite instytucje. Żyrardowski Salonik Kultury po raz kolejny zagościł w Resursie. 23 listopada spotkanie z interesującymi żyrardowianami ponownie poprowadziła wokalistka Danuta Błażejczyk. Tym razem rozmawiała z Agnieszką Kosiorek, Sylwią Pietrygą, Przemko Stachowskim, Zbigniewem Perką i Jarosławem Szafarynem. Wszyscy moi goście na pytanie, kogo by chcieli zaprosić na kolejne spotkanie, po prostu był wysyp totalny nazwisk. To świadczy o tym, że tutaj wszyscy w Żyrardowie, twórcy, artyści wzajemnie się wspierają, popierają. O to nam właśnie chodzi w tym projekcie, żeby w takich miejscowościach, żebyśmy nie byli takim ogniwem zazdrości, zawiści, tylko żeby się nawzajem we wszystkim wspierać. Bo to jest chyba największy dar. No co człowiek sam jeden może się tylko tym wszystkim udławić. Natomiast jak się ze sobą dzielimy, no to jest naprawdę coś, co chyba każdy człowiek o tym marzy, żeby być jednak w jakimś doborowym towarzystwie, w pięknych okolicznościach przyrody. Ostatnia niedziela, czy pierwszy siwy włos, to piosenki z repertuaru Mieczysława Foga. O niezwykłym artyście w piątek 26 listopada w Resursie opowiadał jego prawnuk Michał Fog. Całe życie robił wszystko, żeby móc śpiewać, a żył w takich czasach, że nie zawsze było to tak oczywiste jak w dniach dzisiejszych. Początek polskiej muzyki rozrywkowej, na który datujemy początek również kariery Mieczysława Foga. Później ciężkie czasy okupacji, powstanie ciermiężne, lata 50., więc tych okazji do tego, żeby pokazać tą determinację do tego, żeby śpiewać, miał wiele i to rzeczywiście go, jakbyśmy powiedzieli dziś kolokwialnie, nakręcało. I to Mieczysław Fog na scenie. A ja w domu miałem dziadka Miecia, zupełnie inną osobę. Ciepłą, miłą, takiego, można powiedzieć, przykładowego dziadka, bo nikogo pradziadkiem oczywiście nie nazywał. To była ta bardzo gruba, czarna, nieprzenikalna kreska między pracą, a śpiewanie było pracą, a domem. Czyli nie było przenoszenia pracy do domu i mimo młodego wieku to była pełna świadomość tego, że na scenie, na płytach, w telewizji, w radiu jest Mieczysław Fog, a w domu jest dziadek Miecio. I de facto to są niemalże dwie różne osoby. W sobotę 27 listopada w zabytkowych wnętrzach Resursy wręczono medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Odznaczenia jubilatom wręczał prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski, który podkreślał, że małżonkowie są wspaniałym wzorem dla innych. My pytaliśmy pary, jaka jest recepta na udany związek. No po prostu trzeba się szanować, słuchać, co tam mąż mówi i ja, no po prostu czasami są różne zdania mamy, ale jakoś się dogadujemy. I nie kłócić się. Jedno drugiemu pomaga, czy w chorobie, czy tak, to staramy się, żeby nie ktoś tam, mąż odpoczywał, a ja żebym coś robiła, pomagamy sobie. I jakoś tak zleciało te 50 lat, że nawet nie wiemy, kiedy to było. Przede wszystkim tolerancja. Trzeba mieć szacunek dla siebie. No i niemniej jak się nawet jak pogniewamy, to nie może to trwać tygodniami, czy trzeba się pogodzić. Małżonek uważa tak samo? Tak, tak. Dokładnie. Tolerancja, zgoda, dbanie o zdrowie. Szacunek wzajemny. Nadzieja, że będzie lepiej. Żyrardów na Rokowo to wydarzenie muzyczne, które miało miejsce w Centrum Kultury w sobotę 27 listopada. Podczas imprezy można było usłyszeć następujące zespoły. Teleskop Grupę Z oraz Silence Insanity. Teraz być silny.
inicjatorem dzisiejszych koncertów są wykonawcy, są przedstawiciele zespołów, których dzisiaj będziemy mieli okazję wysłuchać. A przypomnę, że dzisiaj grają takie zespoły jak Telescope, Grupa Rzet i Silence Insanity. Jeżeli chodzi o pierwszy zespół, naturalnie związany z naszym miastem, obecnie zespół odbywa próby w Teresińskim Ośrodku Kultury, więc całkiem niedaleko. Drugi zespół, Grupa Rzet, funkcjonuje u nas już od ponad roku. Mieliśmy okazję słyszeć kilka koncertów tego zespołu, między innymi podczas wydarzenia Wianki nad Zalewem. A trzeci zespół, czyli Silence Insanity, to grupa, która istnieje już od około 20 lat w naszym mieście. To są weterani rocka, grający najcięższą odmianę właściwie tego gatunku i jestem pełen podziwu, że tak długo można istnieć i czerpać przyjemność z muzyki. Tak naprawdę mam nadzieję, że wróci do łaski. To jest muzyka, którą nie da się, że tak powiem, puścić z sampla, tylko trzeba się troszeczkę do tego przyłożyć. Trzeba trochę grać parę lat, żeby być, zgrać się i tak naprawdę parę osób musi być naprawdę zawęzić swoje jakieś tam relacje tak, żeby być przyjaciółmi. To muzyka wiąże. No na pewno jest to fajna, miła inicjatywa, że możemy się tutaj zebrać, jakieś zespoły poznać między sobą, pogadać na tym tak zwanym backstage'u, porozmawiać, powymieniać jakieś tam doświadczenia, a potem razem się je pooglądać, popatrzeć co kto tworzy. Jest to taki no, ciepły, fajny, rockowy klimat i tego już dawno chyba tutaj nie było w naszym mieście. Wydaje mi się, że to jest świetny pomysł, naprawdę, zwłaszcza, że wiemy, że mamy sytuację troszeczkę popandemiczną, troszeczkę branża muzyczna się budzi i to była też super tak naprawdę dla nas możliwość, żeby się pokazać, wreszcie wyjść, bo pierwszy raz gramy w takim składzie koncert. Ja byłam pierwszy raz jako wokalistka zespołu, mimo że gramy ze sobą już od ponad półtorej roku. I znowu czuję się. Jesteś sobą. Już nienawidzę cię. Kolorowo, zaopiekuj się mną, nawet gdybym nie będę chciał. Zaopiekuj się mną, mocno tak. Zaopiekuj się mną, nawet gdyby powodów brak. Koncert Nowe Pieśni Patriotyczne na sopran i kwartet smyczkowy odbyły się w niedzielę 28 listopada w Resursie. Dla zgromadzonej w sali balowej publiczności wystąpili Barbara Rogala, sopran, Grzegorz Rogala, muzyka oraz zespół Befany. No te chwile po koncercie są takie, że trudno je jeszcze ciągle nazwać, tak?
artyści są ciągle w emocjach, ciągle jeszcze jestem ja sama w tych emocjach, ale to, co już teraz mogę powiedzieć, to to, że to był dla mnie bardzo dobry czas, bardzo ważny czas i to, że wydarzyło się to tutaj w Żyrardowie, gdzie mieszkam obecnie, w tej pięknej sali, wszystko to powoduje, że czuję się teraz naprawdę dobrze. Były to utwory oparte na poezji naszych polskich poetów, okalające nastroje powstania styczniowego, następnie dotykające okresu odzyskiwania przez nas niepodległości, aż do czasu Gdańskiej Stoczni, Karola Wojtyły. Można powiedzieć, opowiadaliśmy dzisiaj o tym, co było przed odzyskaniem niepodległości i jak się Polska czuła po. Sukces żyrardowskich sztangistów. Z zawodów Pucharu Świata Federacji XPC Powerlifting World Cup 2021, które odbyły się w Siedlcach w dniach od 18 do 21 listopada, wrócili oni z medalami. Powiem szczerze, że jechałem na zawody, był to mój, można powiedzieć, pierwszy start od takiego długiego czasu, więc mówię, pierwsze założenie, bo z trenerem rozmawialiśmy i mówię, pierwsze założenie to było 300 kg, tak? Mówię, jak będzie zaliczone 300 kg, zobaczymy dalej. A takiego wyniku się nie spodziewałem. 320 kg, więc mówię, pierwsze miejsce było, był to wynik 375, później było 350 i moje trzecie później było 300. No wiadomo, że później, bo to były pierwsze podejścia, tak? Później te wyniki. No i na zawodach był atak na 400 kg, tak? A ja startowałem w kategorii 90 kg, z wynikiem 180 kg zająłem pierwsze miejsce. Czy za tym sportem idzie specjalna dieta również na przykład? Wy musicie dbać o to, co jecie? Znaczy powiem szczerze, że no ja akurat muszę się przyznać, że nie stosuję. Ja jestem, ja się śmieję, że ostatnio przerzuciłem się na dietę boczkową i u mnie boczek jest na pierwszym miejscu, także no mówię, może tak dziwnie zabrzmi, ale nie, akurat no pod tym względem, no bo wiadomo, że to musi być siła, tak? Więc nie. Nie ma takiej jakiejś diety restrykcyjnej, żeby było tak jak w kulturystyce, tak? Czy tam fitness, że ma być tak i ten. Nie. Się je ile chce, tylko żeby pamiętać, żeby jeść w miarę zdrowo, tak? Bo może tak. Bo potem i tak spalicie. No właśnie. Gratulujemy Wam i bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy ślicznie. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Nasze magiczne Encanto opowiada historię niezwykłej rodziny Madrigal. Ich pełen magii dom znajduje się w tętniącym życiem mieście, w cudownym i urokliwym miejscu zwanym Encanto, ukrytym w górach Kolumbii. Magia Encanto sprawiła, że każde dziecko w rodzinie posiada wyjątkową moc uzdrawiania, z wyjątkiem Mirabel. Kiedy magia otaczająca Encanto jest w niebezpieczeństwie, Mirabel odkrywa, że to właśnie ona, jako jedyna, zwyczajna osoba w tej wyjątkowej rodzinie, może być jej ostatnią nadzieją. Nasze magiczne Encanto. Idziemy stąd, natychmiast. Proszę pani, tylko spokojnie. To jest poważny konkurs, tu nic złego się nie dzieje. Pani by pozwoliła swojej córce na coś takiego? Marianka, chodź tu. Dzień dobry, Marianna Kinia. A to jest właśnie moja mama. No widzi pani, krzywda nikomu się nie dzieje. Dziewczyny z Dubaju.
Emi to młoda, ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę. Steve. I don't always want to be a cab driver. What do you really want to be? A mechanic. Yeah, okay. Yeah. Yeah, I can see that. Yeah. It's pretty cheap, man. Szanowni Państwo, w studiu telewizji Żyrardowskiej goszczę dzisiaj konsultanta programu Czyste Powietrze z ramienia Urzędu Miasta w Żyrardowie, Andrzeja Góreckiego. Dzień dobry. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. No i właśnie będziemy o wspomnianym programie Czyste Powietrze rozmawiać. Na początek wyjaśnijmy może widzom, czym w ogóle program Czyste Powietrze jest, no i co robi w nim konsultant. Program Czyste Powietrze przede wszystkim ma zająć się poprawą jakości tego powietrza i zmniejszeniem wydzielania gazów cieplarnianych. Co ma nam pomóc w osiągnięciu tych celów? Przede wszystkim wymiana źródeł ciepła, czyli tak zwanych kopciuchów. Chodzi o piece po prostu. Tak, piecy starego typu, które są zasilane paliwami stałymi, ale nie spełniającymi obowiązujące normy, czyli są poniżej piątej klasy. Jak również do programu zostało dołączone także możliwość docieplania budynków, czyli poprawa ta energetyczna budynków, zatrzymanie jak największej ilości energii cieplnej w budynku. Także możemy wystąpić nie tylko o wymianę starych źródeł ciepła na nowe, ale także o docieplenie budynku, wymianę także stolarki okiennej i drzwiowej. Mhm. I takie jest zadanie tego programu. I konsultanta ma w tym pomagać i informować o tym. Jak najbardziej. Tak jak widać w Żyrardowie, będę to czynił ja. Punkt, w którym będą mogli Państwo uzyskać informacje i pomoc, znajduje się przy ulicy Mostowej 1 w budynku Biblioteki Publicznej. Dobrze. Czyli tak, powiedzmy teraz, kto może starać się o wsparcie i jeszcze raz powiedzmy, na co dokładnie to wsparcie? Na wymianę piecy, tak? Na wymianę piecy, na termomodernizację, ale również można się starać o instalacje fotowoltaiczne. Z tym, że warunkiem tutaj jest przede wszystkim wymiana źródeł ciepła. Dobrze. I kto w takim razie może się o to starać? Jeśli chodzi o ten program, to tutaj starać się mogą przede wszystkim właściciele lub współwłaściciele budynków jednorodzinnych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i ewentualnie osoby, które są właścicielami wydzielonych w tychże budynkach mieszkań, które posiadają odrębną księgę wieczystą. No to powiedzmy, że ja jestem takim właścicielem, spełniam tak wszelkie możliwe wymagania. Co dalej robię? To jest jeden z punktów, które spełniamy, jeśli chodzi o ten warunek, bo drugim kryterium jest kryterium dochodów. I tutaj mamy dwie ścieżki uzyskania dofinansowania. Pierwsza ścieżka, dofinansowanie podstawowe, gdzie nasze dochody nie przekraczają, lub nawet osoby wnioskującej nie przekraczają 100 000 zł netto.
i to wtedy otrzymujemy to podstawowe dofinansowanie, a jeśli nasze dochody są dużo niższe i staramy się o większe dofinansowanie, to tutaj na jedną osobę w rodzinie, jeśli jest to gospodarstwo wieloosobowe, nie może być kwota większa niż 1564 zł netto. Jeśli się okazuje, że osoba wnioskująca stanowi jednoosobowe gospodarstwo, to wtedy ta kwota wynosi 2189 zł netto. Jeszcze jeden mały haczyk. Jeśli jest prowadzona działalność gospodarcza pod adresem, pod którym będziemy dokonywali wymiany, to powierzchnia, która jest przewidziana na prowadzenie tej działalności gospodarczej, nie może być większa niż 30%. Jeśli spełniamy wszystkie te trzy aspekty, możemy starać się o dofinansowanie. I teraz w jaki sposób możemy to robić? Po pierwsze, korzystając z internetu i wchodzimy tutaj na portal beneficjenta, który jest przypisany dla mieszkańców województwa mazowieckiego, wystarczy w najprostszy sposób wpisać portal beneficjenta Warszawa. Pierwszy link, który nam wyskoczy w przeglądarce, to jest właśnie właściwy dla nas portal przypisany dla Mazowsza. Tam zakładamy sobie swoje konto i z poziomu tego konta możemy samoczynnie złożyć wniosek do Funduszu Ochrony Środowiska. Jest to o tyle wygodne, że tam jest praktycznie rzecz biorąc wytłumaczone wszystko od A do Z. Jakie są potrzebne dokumenty, kto może je spełnić, jest nawet kalkulator nie tylko wysokości dofinansowania, jakie możemy uzyskać, ale także jeśli będziemy występowali o dofinansowanie, to mamy też kalkulator grubości na przykład ocieplenia, które powinniśmy zrobić, żeby uzyskać dofinansowanie, bo są tam zawarte minimalne wartości, które powinny mieć ocieplenie na przykład, nie wiem, styropianu, który użyjemy do ocieplenia ścian zewnętrznych, czy też wełny, jeśli będziemy ocieplali strop lub używali pianki, to tamte wartości wszystkie są podane, więc warto z tego korzystać. No dobrze, a jak ktoś na przykład nie ma dostępu do internetu, no albo tutaj właśnie się tak trochę jak ja teraz przeraził, że tego jednak jest bardzo dużo i nie wiem, czy da radę to ogarnąć. To w tym momencie pomagam ja, czyli nasz punkt konsultacyjny, który znajduje się właśnie w Bibliotece Publicznej przy ulicy Mostowej 1. Wystarczy wtedy do mnie tutaj przyjść do tego punktu. Nie tylko pomożemy i wytłumaczymy, jaką należy tutaj przejść ścieżkę, jakie dokumenty zgromadzić, ale także pomożemy w wypełnieniu tego wniosku i nawet z poziomu urzędu możemy za osobę wnioskującą wysłać ten wniosek. I tu bym zachęcał wszystkich, nawet tych, którzy czują się bardzo dobrze w internecie i byliby w stanie sami to zrobić, żeby taki wniosek był składany za naszym pośrednictwem, dlatego że taki wniosek złożony u nas na biurze podawczym, data złożenia tego wniosku jest dla funduszu wiążąca jako data złożenia wniosku bezpośrednio jakby u nich, bo wysłana samoczynnie przez beneficjenta pocztą, no to będzie data wpływu brana pod uwagę. A tu już biegnie nam rozpatrywanie wniosku od momentu, kiedy jest złożone u nas w urzędzie. Mhm. No właśnie, jak już jesteśmy przy tym rozpatrywaniu wniosku, ile to zajmuje? Tak mniej więcej możemy powiedzieć? Ustawowo jest zawarto, że jest to 30 dni. Jednakże trzeba mieć świadomość tego, że jeśli ktoś składa takie dokumenty i złoży niekompletne lub też będą jakieś błędy formalne, to ten czas może się wydłużyć do momentu, aż zostanie wszystko uzupełnione. Mhm. No dobrze, a ile na przykład taka osoba, która chciałaby ten wniosek złożyć, ma czasu w tym znaczeniu, że nie wiem, ten program trwa na przykład do końca roku, do stycznia, do lutego, przez cały rok, jak to wygląda? Generalnie cały program ma trwać i będzie trwał do 29 roku. Z tym, że osoba, która złoży wniosek, od momentu, kiedy ten wniosek zostanie zaakceptowany, będzie miała 30 miesięcy na to, żeby zrealizować wszystkie prace, które zostały zgłoszone we wniosku o dofinansowanie. Jeśli się tak nie stanie, że przed tym 30 miesiącem nie zrobimy wszystkich prac, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby napisać oświadczenie, że na chwilę obecną wykonana została pewna ilość prac, z pozostałego dofinansowania rezygnujemy. To jest obowiązek, bo jest to zawarte również we wniosku o dofinansowanie, jest taka informacja zawarta. I tego musimy się trzymać. Czytać,
pilnować, wszystko konsultować w punkcie konsultacyjnym lub można też posłużyć się infolinią, która jest przypisana tutaj do obsługi programu Czyste Powietrze. Jest to infolinia ogólnopolska. Rozumiem, że to jest bardzo opłacalne i warto się do Was zgłaszać. Tak, no jak najbardziej jest to opłacalne tutaj dla każdego z mieszkańców, gdyż ten program ma przede wszystkim nie tylko pomóc w szybszej wymianie i zmniejszeniu kosztów ponoszonych przy wymianie, ale przede wszystkim ma wpłynąć na poprawę powietrza. Nawet w tych naszych małych ojczyznach lokalnych, na które bardzo często narzekamy na tą jakość powietrza. To, że szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wieczorami, w godzinach wieczornych jest naprawdę ciężko oddychać, czego mieszkańcy Żardowa doświadczają już w tym momencie. A na ten moment jak duże jest zainteresowanie tym programem? Całkiem spore i zauważam, że z każdym dniem wzrasta coraz bardziej, bo zaczyna działać tak zwany marketing szeptany, czyli ktoś dowiedział się od kogoś lub też przeczytał w naszych mediach lokalnych. Średnio na chwilę obecną jest to około 6 osób dziennie, które się zgłaszają. Nie tylko zgłaszają się w dni urzędowania tego punktu, czyli poniedziałek od godziny 13 do 18, środa od 8 do 13, ale także telefon, który jest przypisany do obsługi tego punktu. Muszę przyznać, dzwoni od poniedziałku do piątku, a nawet zdarzały się telefony w weekendy. Ale generalnie powinni tutaj mieszkańcy kontaktować się w dniach urzędowania. A powiedzmy jeszcze, czy mieszkańcy oprócz tego programu, o którym rozmawiamy, Czyste Powietrze, mogą starać się o jakieś inne jeszcze źródła dofinansowania z innych miejsc? Jak to wygląda? Tak, jest to możliwe, będzie to tak na dobrą sprawę możliwe. Od 1 stycznia będzie można składać do końca czerwca przyszłego roku wnioski o dofinansowanie bezpośrednio z Urzędu Miasta. Tu warunkiem też jest wymiana pieca na paliwo stałe, na piec nowoczesny piec gazowy i tutaj wysokość tego dofinansowania będzie wynosiła 5000 zł. Podpisuje się odpowiednią umowę w Urzędzie Miasta w Wydziale Ochrony Środowiska. Warunkiem jest właśnie wymiana tego pieca zgodnie z warunkami umowy, które zostaną zawarte. Ale od 1 stycznia można składać wnioski Do Urzędu Miasta. Dokładnie. Uściślimy jeszcze. Czyli gdybym chciała wymienić ten piec, to muszę najpierw go wymienić i potem staram się o to dofinansowanie? W przypadku tutaj dofinansowania z Urzędu Miasta najpierw na początku składamy wniosek. Mhm, czyli najpierw wniosek. Tak, najpierw wniosek, podpisujemy umowę i wtedy staramy się o dokonanie tej wymiany, gdyż przy podpisywaniu umowy jest sprawdzany stan faktyczny w budynku. Rozumiem. Czy taki piec spełnia warunki i później po dokonanej wymiany wizja lokalna, czy został faktycznie wymieniony. W przypadku programu Czyste Powietrze, tak na dobrą sprawę osoby, które nawet już dokonały wymiany i dopiero teraz dowiedziały się o tym programie, mogą wnioskować o dofinansowanie i praktycznie od razu opłatność, jeśli mają już wszystkie dokumenty w postaci faktur, czy też raportów potwierdzających wykonanie prac, lub jeśli ich nie mają, to możemy tutaj uzupełnić i można składać nawet już po wykonaniu wszystkich prac wniosek o dofinansowanie. Tylko jeden warunek. Faktury przedstawione nie mogą być starsze niż 6 miesięcy. Czyli zapraszamy do punktu konsultacyjnego, zachęcamy wręcz Państwa, tak, bo dbamy o powietrze, którym oddychamy. Tak jest. I ja przypomnę, rozmawiam dzisiaj z konsultantem tegoż programu Czyste Powietrze, realizowanego przez Urząd Miasta Żyrardowa, Andrzejem Góreckim. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do widzenia.